Dziś mroźny poranek, wyjeżdżamy już z Jasper, kierujemy się do Banff. Prawdopodobnie dzisiejszy dzień będzie tylko w podróży parę miejsc, może ogólnie pochmurno, ma śnieg sypać, jest minus 5, ale przygoda przed nami i kolejny park do odwiedzenia. W drodze do Banff zatrzymaliśmy się na pierwszym przystanku. Jest to jezioro, które się nazywa Horseshoe Lake. I na mapie wygląda mniej więcej tak, tu jesteśmy, musimy sobie dojść. I za chwilę ocenimy, jak to wygląda fajnie. Różni to jezioro od pozostałych, które widzieliśmy. To jezioro jest położone przy takich skałach, jakby między skałami, między kamieniami. Nie ma tak równo, że trawa, tylko właśnie są skały dookoła i woda. I to wyróżnia troszeczkę to jezioro od pozostałych. Parę zdjęć i jedziemy dalej w kierunku Banff. Zobaczcie, jaka krystaliczna woda. Wszystko widać, dno jest taka błękitna. Każdy kamień i drewno w wodzie widać doskonale. Ryb niestety nie. Piękne miejsce. I ta jesień tu. Nic, droga czeka, jedziemy dalej. Zdjęcia zrobione. Zatrzymaliśmy się na jednym z punktów widokowych. Jaka wielka ta rzeka. Już nie wspominając o obszarze. Robi wrażenie. Kolejna przerwa i miejsce, wodospad, Dungeon Creek. Z takimi widokami on tuż przy drodze jest. A ja sobie muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby go sfotografować, bo łatwo widzenie będzie. Dobrze by było go z daleka złapać. No nic, trzeba popróbować. Muszę uważać na niebo, aby nie przepalić. A moje ustawienia mniej więcej ISO 50 F16. Mam 1,6, 1,8 sekundy balansując nad tym jasnym niebem, nad prześwietleniem.
I to wygląda tak. Jest małe prześwietlenie tutaj, ale mi się wydaje, że to spokojnie się w postprocesie usunie i rzeka ładnie tu się zawija, więc ona ładnie tu przechodzi, więc powinno ładnie wyglądać z tym śniegiem. Wczoraj tędy przejeżdżałem z lodowca i tego lodu tutaj nie było. To przez noc tak powstało. Kolejna kompozycja. Bardzo fajnie tutaj to wygląda. Nie da się go całego uchwycić. Zawsze gdzieś ta kaskada jedna zasłoni drugą. Ale powiem wam, jak to wygląda, sobie zobaczcie. Poczekaj, może was przekręcę tutaj. Pięknie się to wszystko układa. I ten lód tu ma. Piękna sprawa. Chodźcie dalej. Tak to wygląda, zdjęcie zrobione, spadam, jadę do Banff. Dzień dobry, witam was w kanadyjskim Banff. Pogoda zimowa, za łatwo nie będzie, kombinujemy co dzisiaj zrobić. Niestety przy takich wakacjach bardziej pogoda warunki nam dyktuje, więc prawdopodobnie pojedziemy sobie gdzieś może w górę, żeby może być ponad chmurami, gdzieś w okolice Banff jakąś kolejką wjedziemy, ponieważ no, widoków żadnych nie ma, na najbliższe kilka dni śnieg zapowiadają. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i chociaż te niskie chmury zejdą, a jak się dzień ułoży, to zobaczymy. Trzymajcie się. Stan pogodowy, opady śniegu, tak na kilka centymetrów na razie, nie wieje. Ostrzeżenia, nie podróżować. My idziemy nad Boom Lake, tak? Boom. Boom Lake. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Ale aura powinna być też fajna. Ale warunki. Za każdym razem gdzieś się zatrzymamy, mamy całkiem inny. Pięknie. My idziemy do Boom, ale nie napisali ile jeszcze. 2,7? Tam jeszcze na ktoś namazał? Może. Albo nie wiadomo, dla żartu. I już jesteśmy nad jeziorem. Raptem parę kilometrów, 5, jakoś tak. Zimowa aura.
Proszę bardzo. Bałwanki. Śnieg sypie. Zaraz wyciągnę teleobiektyw, bo szerokim nie ma co. I zrobimy parę zdjęć. Mnóstwo pierwszych planów, no nie? Dobra, robię zdjęcia. Kilka zdjęć zrobionych i wracamy. Góra nam się zaczyna pokazywać. Słyszycie dzwonki? To nie renifer. To na niedźwiedzie.